Odmienna forma zwyczaju praktykowanego w ostatki w Częstochowskiem zachowała się w Sygądce. Współcześnie w obchodzie biorą udział dzieci przebrane za konika, kłapacza, grochowiorza, babę, dziada i dwóch żołnierzy z kukłą misia. Dawniej, to jak mówię, nie było porządków takich w domu, to wpuścili do domu. Muzykantów było dwóch albo jeden. I zagrali, dziewuchów się naszło, już wiedziały, gdzie będą wpuszczone, gdzie nie ma małych dzieci, nie? I tańce, potańcowali z tymi dziewczynami, posiedzieli, porozmawiali, pozgrywali, no i polecieli dalej. Śpiewają, misiu, misiu, krótki, podaleś mi budki, podaleś po płotów, czym ja będę latał? No do tego. Albo szygincoki mali, ale są wytrwali, jeszcze nie urośli, a już z misim poszli. Szygincoki mali, ale wytrzymali, nie urośli, już z misiami poszli. Jak ten grochowiorz chodził, taki ten, jak to ten dziad celowo co chodzi, to dawniej to było dużo grochu, to nasadzili. To było kręcone w groch. W groch, w te grochowiny, bo tak. Ta fasola była wyłuska, no i no było to. To znowuż, jak na przykład moja babcia, o to trzeba urwać te grochowi z tego grochowiorza, bo żeby się gęsi wylęgły dobrze. A jeszcze, wie pan co, jeszcze ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała, że jeszcze dawniej to tak było, że taką babę zrobili i chłop jeździł na tej babie. Ale no z tymi misinkami, jak też te misinki co płacą. Tak. No ale to się bardzo oburzali, że to jest, no jak to będzie chłop na babie jeździć. Zachowana w tradycji ustnej wiara w sprawczą moc podkładanych gęsiom grochowin oraz czerwona czapka na głowie kukły misia to relikty dawnych zabiegów magicznych. Bo to była cała uciecha i jak przyszły te ostatki, to wszyscy my wyglądali, bo będą mi się chodzić.